Zostawiła za sobą tysiące adeptów wiedzy hotelarskiej, zdobywając czwarte miejsce w Polsce w 10. Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej. Mowa o uczennicy czwartej klasy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Magdalenie Golsztajn. Sukces bardzo duży, ale chyba jest pewien niedosyt, dlatego że to czwarte miejsce. Znaczy, nie ceniłam siebie aż tak wysoko przez ten cały stres, ale faktycznie, jak już jest czwarte miejsce i się widzi, że już niewiele brakowało do trzeciego, to czuć ten niedosyt. Tym bardziej, że tylko laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali indeksy na studia. Jak twierdzi Magda, najtrudniejsza była część praktyczna, w której miała nakryć do śniadania m.in. kontynentalnego i wiedeńskiego. To śniadanie wiedeńskie to jak powinno wyglądać? No, najważniejszym w sumie tam czynnikiem to właśnie jajko po wiedeńsku i tam też była taka zmyłka, bo były różne jajka podane, więc jednak uczestnik musiał wiedzieć, w jaki sposób podaje się jaja po wiedeńsku, żeby dobrać odpowiednie. W jaki sposób? W szklance. Magda musiała także radzić sobie bardzo dobrze z językiem angielskim w zakresie hotelarstwa i doskonale orientować się w branży. Między innymi znać światowe hotele, a w szczególności nietypowe obiekty, bo te były motywem przewodnim olimpiady. Do olimpiady Magdalena przygotowywała się pod okiem Lucyny Hajduk. Magda mnóstwo własnego czasu, własnej pracy poświęciła. Oczywiście była prowadzona, kierowana przez nauczyciela, natomiast największy ciężar spoczywał na Magdzie, tak? Była bardzo zmotywowana. Zresztą jest bardzo dobrą uczennicą, która przez 4 lata otrzymuje stypendium starosty bolesławieckiego i z pracą, z wyznaczeniem i z osiąganiem celów nie było najmniejszego problemu. Czwarte miejsce Magdy w Polsce to jak dotychczas największy sukces w historii Technikum Hotelarskiego i jeden z największych sukcesów w 60-letniej historii szkoły. Branża turystyczna przeżywa swój dynamiczny rozwój w powiecie bolesławieckim i uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa dobrze się wpisują. Z jednej strony poprzez bardzo dobre wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, bo to jest 100% zdawalność, a z drugiej strony takie udane starty w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej. Rzeczywiście ten sukces jest największy z dotychczasowych, ale też podkreślę, że jest wypracowany przez szkołę i poprzez współpracę z pracodawcami. Magdalena Golsztajn jest już piątą finalistką i drugą laureatką Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Jej poprzedniczkami były Karolina Wrochna, Wioletta Czajkowska, Maja Paluch oraz Kamila Baranowska. Wszystkie olimpijki przygotowała Lucyna Hajduk.